Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015, a w dzisiejszym odcinku będzie koszenie rzepaku, lecz na początek chciałem odpowiedzieć na jedno pytanie, które zadał mi Jakub Olszak. Gdzie znajduje się magazyn na kukurydzę? No to już odpowiadam, kukurydzę się kipruje tutaj, do tego silosu, ale później jeszcze zadał, no napisał mi, żebym pokazał wszystkie do wysypywania zbóż. No tak, tu się wysypuje kukurydzę. Następnie tu sobie otwieramy. Tam oczywiście wjeżdża się na gospodarkę. Tu się wysypuje pszenicę. Tutaj jęczmień. A tu rzepak. Rzepaku nie mam, oczywiście sprzedałem, najdroższy. Tak, rzepak, jęczmień, pszenica i tam kukurydza. O. Tutaj się karmi krowy, jeszcze aby ktoś nie wiedział, tu się karmi krowy, tu się ten wypycha obornik ładowaczem czołowym i tu się wywozi na kupę, tu. A tu oczywiście jest silos na kiszonkę, tu. Fermentuje się tam, nie wiem co tu pisze, o 100% mogę odkryć, ale na razie nie odkrywam. No i dobra, to lecimy sobie na żniwa. Header do kukurydzy odepnę, niepotrzebny, bo będziemy rzepak kosić. A teraz jakoś wycofam. Muchy mnie gryzą, mam w pokoju dużo much, mi naleciało. Gryzą jak cholera, mnie denerwują. Dobra, zapniemy sobie. Nie spadł? Nie spadł. Jak tu się teraz wykręcić? Może podjadę do przodu. Teraz go tak skrzyżujemy. A ładnie się udało. Nawet. Teraz się wykręcimy. Koguty na drogę włączymy. I lecimy do pola. Ciągnikiem sobie już oczywiście zajechałem do pola z przyczepką, żeby nie marnować czasu. Często dużo zajmuje to. Już sobie tam stoi Ursusik z przyczepą. Nic nie jedzie, nic. No to lecimy. Nie spadnie. I sobie zasieczemy rzepak. Zobaczymy, ile tego plonu będzie. Mam nadzieję, że dobry plon będzie, że sypnie trochę. Ale to się okaże w praniu, że tak powiem. Wolny ten kombaj bizonem, to żem żnął tutaj jak głupi. A tym to pomału trochę. Ale pomalutku się dojedzie, no. Po drodze wolniejszy, ale za to w polu szybciej robota idzie. Większy header, więcej mieści do zbiornika. Gdzie by sobie tutaj zapiąć header z wózka? Nie ma nigdzie miejsca. Może sobie wjadę tu na prawo za chwilę. Tam gdzie buraki my dawniej kopali. Tam jest takie miejsce, se prawie zapnę. No myślę, że tak. Tu się wykręcę na pole. Ups, że wózek... Ajajaj. Dobra. Jakoś się udało. Odepnymy. Aj, nie do tyłu. Aj, koguty się wyłączyły. Nie wiem, czemu nie powinny. A zobaczymy, czy da się zapiąć. Da się. Nie zabezpiecza się niczym. Dobra. Rozłożymy sobie kombaj. No, rozkłada się. Włączymy, że na drodze za długo nie stać. I jedziemy. Tutaj na boku Ursusikiem. I czeka.
na wysypywanie. Marnie sypie, marnie. Dobra, jeszcze w drugą stronę poprzeczniaka walniemy. Aj, żebym w tą brzuszkę inę nie uwadził. Nowy kombaj. Dobra, i lecimy. Moc sieczki jest, ładny. Leci ładnie, pracuje maszyna. Dobra, a nie wiem czy dźwięk jest, ale jest. Powinien być dobrze dźwięk. I lecimy do góry. A teraz już poleci. Bo przeczniaka trzeba było ino zrobić, żeby tam na drodze nie nawracać za dużo. Troszkę z kabiny pokosimy, tak realniej trochę. Mały header, no nie że mały, ale taki jest headerek dosyć, że da się z kabiny kosić. Widać jak jechać. Dobra. Tego supa trzeba ominąć, że nie zahaczyć. No i no wiedziałem, że zahaczę. No. Znając moje szczęście. Dobra, i tu do góry. Tyk, ładnie, ładnie, ładnie. Dookoła sobie objedziemy. Tutaj ta brzuszka, nawet nie zahaczyłem. Dosyć. Wykręci się tam tył, przeszedł. Jest gites. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa, bo ostatnio z kukurydzy z odcinka to pewien czas później będzie płacić dużo więcej. O, kukurydzę, no to coś tam kukurydzy mam. Akurat o odcinku mówiłem, że ostatni odcinek z kukurydzą się troszkę tam coś zbugowało, zepsuło i nie nagrało mi dalszej części, tylko 10 minut i później coś się skichało. Dobrze, że w ogóle coś nagrało. Tak to bym powtórzył, tylko że sobie zapisałem już grę, wyłączyłem. Później biorę się za renderowanie, a tu dupa. Coś się zrąbało. Nie mogło otworzyć dalszej części. Tak to gdybym wiedział od razu, no to bym nie zapisywał, tylko bym wyszedł i weszedł od nowa. I bym jeszcze raz nagrał. Dupa trochę, no bo przeważnie mi się wszystko nagrywało, no to myślałem, że będzie działać. Nie wiem jak motowidła są czy dobrze. O kurde, chwilowo. Powinien być wyżej. O, coś takiego może. Teraz dosyć. W miarę jakoś to idzie. 50% już w zbiorniku. No, coś tam sypie ten rzepak. Zobaczymy jak na nim wyjdę. Trzeba kredytu trochę spłacić. Dobra, ja sobie zrobię krótkie cięcie, widzimy się za chwilę. Krótkie cięcie, widzimy się za chwilę. Dobra, jestem z powrotem po krótkim cięciu. Także możemy kosić dalej. Oj, nie do tyłu. Dobra.
lecimy sobie. Skok się. Aj, co z ta kamerka tak robi dziwnie. Nie wiem, czy zdążę skosić to pole na odcinku, czy nie. Pewnie nie. Nie, no trudno. Jak wysoko się wydaje, to to wszystko. Powiem wam, że za cały rok mnie nie wkurwiały tak muchy, jak przez ostatnie 3 dni. Takie kurwy jakieś agresywne się zrobiły. Tak mnie kurwa gryzą. To jest nie do uwierzenia. A po co ja to podnoszę? Już kurwa tracę rozum od tych much. Tak mnie wkurwiają. Że siedzę teraz bez podkoszulka i tak kurwy gryzą, że no nie wytrzymam zaraz z nimi. Normalnie skonam tu, no zawał na miejscu. Nie wiem, skąd ci się tyle tu wzięło. Może bo zima idzie i dlatego może takie agresywne się kurwy zrobiły. W lecie komary mnie atakowały, wkurwiały, a teraz muchy. Dobra, ja sobie tu stanę. Rurę otworzę. Otwiera się. Otwiera, prawda. Podjadę Ursusikiem. Plantekę ściągnę. Niech sobie odpali, spokojnie. I pomalutku podjedziemy. Bez pośpiechu. Tutaj tak, pomalutku. Dobra. Coś to kiepsko sypało na początku, ale nic nie widzieliście, że się za burtę wysypało oczywiście. Wszystko ładnie leciało do przyczepy. Tutaj ładnie rozsypiemy po całej przyczepie. A ładnie to wygląda. Tylko gdyby ten kombaj jeszcze Neff Holland był troszkę ciemniejszy, ten żółty, to by ładnie to tak wszystko wyglądało, takiego jednego koloru. No ale nie jest, no trudno. Nie można mieć wszystkiego. A może teraz troszkę z tej kamerki popodziwiamy sprzęt. Jak to ładnie idzie. Ach, tu rozsypuje ładnie. Tak, zobaczymy. Pięknie, pięknie idzie nawet. Tak pochyło, ładnie to wygląda. Do zbiornika tam się sypie, widać przez szybkę. Nie wiem, czy u was będzie widać, bo YouTube niszczy grafikę. A mnie wkurwia na te muchy, zaraz wyjdę z siebie i stanę obok. Oj. A, wezmę, wyprostuję tutaj tego przydupnika małego. Nie będę tak cały czas nakręcał tam. Dobra, niech się ten wysypie. Przycofamy. Trzeba tak rurę nad zbożem, żeby... No, nie nad zbożem, tylko nad rzepakiem, że idzie o drzewo, nie urwać rury. Dopiero 16%, o luju. Że ja z tych dwóch pól nawet pół przyczepy nie będę miał. Nie no, no pół przyczepy może będzie, nie wiem ile tam już jest. Z 25% może.
nie wiem ile było w kombajnie, nawet nie zwróciłem uwagi. Na przyczepę wchodzi 20 ton, to może z 5 ton było, no to będzie 25%. Niby większy kombaj, ale tak znowu ta robota szybko nie idzie, bo pewnie ten odcinek się będzie kończył, a dużo to my tak znowu nie skosili. A jeszcze ciągnikiem już sobie do pola dojechałem przed odcinkiem. Jakbym z kimś nagrywał, no to by na przykład ktoś bizonem kosił, ja tym New Hollandem, no to by może poszła ta robota szybciej. Bo bizona żem jeszcze nie sprzedał, no ale... No to tak. Ciężko z kimś nagrać. Jakoś wcześniej jeszcze jak nie nagrywałem, grałem często z kuzynem, ale coś się spieprzyło i nie mogę ja ani do niego dojść, ani on do mnie, bo tak to może z kuzynem sobie coś nagrał. Może. Ale coś się popsuło i do innych mogę dojść, a do niego nie. A ani on do mnie też. Do innych też może dojść, a do mnie nie. Coś się pomiędzy nami spieprzyło. Może dlatego, że dużo my grali razem i się coś popieprzyło. Nie wiem. Oczywiście obydwaj mamy oryginalkę, że nie było, że jakiś na piracie my grali albo coś. Nawet się nie dałoby na piracie grać. Tam też możecie na Asku mi pozadawać jakieś pytania, jak macie do mnie. Tam odpowiem na nie. Cisza u mnie na Asku, nikt mi nic nie zadaje, to możecie mi pozadawać jakieś pytanka. No nieraz jak mi się nudzi, ten poodpowiadał, bo nieraz nie mam co robić. Bo nie zawsze też mi się chce nagrywać. A na siłę nie będę dla was nagrywał, bo to takie na siłę to sztuczne takie. Po prostu jak chce mi się to nagram, a nie to na siłę nie będę. Tak, Stu też na siłę nie nagrywa. Tak to jakbym na siłę nagrywał, to by była może mniejsza net oglądalność, były takie były nudne, jakbym na przykład nie miał co w ogóle gadać. Tak siedział cicho i bym ino nagrywał, to co to za odcinki były. A tak to jak mam chęć nagrania, no to sobie nagram, wy sobie obejrzycie. A za często filmiki, aby były, to też by wam się nie chciało oglądać. By wam się znudziły jeszcze, albo coś. 55%, a i nie do przodu. Myślę sobie, że wysypiemy i tym akcentem skończymy odcineczek. Prawie zbliża się 20 minut. Może się udało nagrać. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej. Jeżeli filmik się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę, bo to mega motywuje. W opisie tam macie różne linki, o których zawsze mówię. No i trzymajcie się. Cześć, do zobaczenia. Cześć, do zobaczenia.